Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, nieprzypadkowo wyglądam źle. Jak widzicie, na pewno zobaczyliście, że nie wyglądam świeżo, tak jak zawsze na vlogach. No dobra, może nie zawsze. Słuchajcie, jest godzina 20, która? Jest godzina 23.05, słuchajcie, i jestem sam w domu. A wiecie, co to oznacza, jak jestem sam w domu? Jak jestem sam w domu 23? Tak, słuchajcie, tak! Znaczy, tak mi się wydaje. Angelika pojechała rodzić. W sensie ja ją zawiozłem. Niestety w tych cholernych czasach nie mogę być z nią w tej sytuacji, w tej chwili, tej najważniejszej chwili, kurde, w moim życiu. Przepraszam w ogóle. Pamiętacie, jak mówiłem wam, że to uczucie, jakie było świetne, gdy dowiedziałem się, że będę ojcem? To znowu je mam. Prawdopodobnie w tym vlogu, nie wiem ile on potrwa, czy on potrwa 2 minuty, czy 35, będę przeklinał. Także szykujcie się, że będę przeklinał, bo... Emocje, nie widać tego, bo jestem... Nie wiem, czemu tego nie widać. Emocje mną tak targają, że to jest... Prawdopodobnie za jakiś czas urodzi mi się córeczka. Nie będę wam opowiadał, co się stało tutaj w domu, bo Angelika prawdopodobnie wam powie. Już nie chcę tego powielać. Prawdopodobnie zobaczycie perspektywę matki, która rodzi. I to jest zajebiste, że ona tam jest. I do tego perspektywy ojca, który siedzi w domu. Jakbyście zobaczyli, jaki jest burdel w domu. To jest 2 dni gotowania, 2 dni brudzenia. Po to, żeby... Właśnie jutro pani sprzątająca przychodzi. Angelika jest teraz w szpitalu. Zawiozłem ją tam. Oczywiście nie mogę wjeżdżać, także zostawiłem walizki jej obok. Poprosiłem pana ochroniarza, żeby jej wniósł. No i co? No i nie wiem, co mam wam powiedzieć. No i co? I czekamy. Czekamy na jakiekolwiek wieści. Szczęście i strach. Czy będzie wszystko dobrze? Czy że moja dziewczyna jest tam sama na pastwę losu? Oczywiście ona jest zadowolona, ona jest szczęśliwa i się nie boi. To jest najważniejsze dla mnie, bo widziałem w jej oczach ekscytację, a nie strach. To już. Kochani, to już. Szybko minęło, co? 9 miesięcy, no 8. 8 miesięcy minęło. Powinienem zadzwonić do mamy, prawda? Znaczy... Moja mama już wie, że Angelika pojechała, że wody jej odeszły, bo nie powiedziałem tego. Angelice odeszły wody w domu i pojechaliśmy. Przepraszam, że mówię jak jakiś, nie wiem, lesz, łamie mi się głos, ja to słyszę. Dzwonimy do mojej mamy. Ona już wie, że Angelice odeszły wody, że zawiozłem ją do szpitala, ale miałem do niej zadzwonić, jak już będę w domu. Halo, tatko. Dzień dobry, babciu. Już? No nie. Już? Co ty myślisz, taki ekspres? Znaczy, no nie wiem, Angelika jest po prostu... Jestem w szoku, bo dopiero teraz mogę z tobą rozmawiać. Nie wiem, jakie emocje mną targają, nie wiem. Nie potrafię ci opisać. Bo to jest adrenalina, to dopiero jak ci zejdzie, to ten... Ale ty jak wody odchodzą, to zaraz powinien być poród. No, Żaneta mówiła, że po 4 godzinach pierwszy skurcz dostała od odejścia wód. A to jeszcze Angelika nie ma teraz skurczy? Miała, jeden, później za godzinę drugi. A, dopiero co godzinę. No to ja tak miałam od 4 rano, a już o godzinie 9 miałam te 4 minuty. Nie wiem, co mówiłaś. A no, mówię, że jak jechałam do Białegostoku, to co 4 minuty już miałam skurcze, wiesz. Mhm. O rany, Julek, to dzisiaj się urodzi. Tak, znaczy dzisiaj, no teoretycznie jutro, nie? Znaczy po 24? Tak, no nie wiem, ja nic nie wiem, ona jest teraz pod KTG. Jejku, a jak Angelika w ogóle się trzyma? Dobrze, ona jest podjarana, ona jakby się czegoś nabrała, zadowolona, wiesz. Ale ciebie nie wpuścili? Nie mogę, co ty? Ale w ogóle nawet do szpitala nie wpuścili? Nie. Boże, zobacz, jakie czasy musicie rodzić, matko kochana. No. To jest najgorsze, co? Że ty nie możesz być przy niej. Najgorsze, że nie mogę być przy niej, ale się nie, w sensie nie myślę o tym, tylko tak miota mną przeważnie ekscytacja, ale też trochę strach, bo trochę za wcześnie, nie? Znaczy, no trochę za wcześnie, ale Boże, no ona już waży 2 kilo, tak? Ponad, 2 kilo 3 tygodnie temu ważyła. No to Boże, a tak, 500 gram się urodziła. 500 gram ważyła? Tak. Wow, no to tak. Pół kilo cukru, pomyśl. No. No. Dobra, mamo, dzwonię, jeszcze zadzwonię do babci i nie wiem, coś tu chyba posprzątam, nie wiem, co mam robić. Ale to ty jesteś w domu, nie czekasz tam pod szpitalem, tak? Nie, no jestem w domu, no. Dobra, myślę, ale dzwoń, dobra? Dobra, pa. No, pa, trzymaj się, synu, pa. Trzymam się, matko. Mama prawdopodobnie za parę godzin zostanie babcią. Babcia Edyta. Dzwonimy teraz do babci. Na razie tylko do niej zadzwonię, bo jeszcze nie jestem przekonany, czy to na pewno poród, ale Angelika mówi, że czuje na 100%.
nie chcę rozpowiadać, wiecie, tego wszystkim, bo po co, nie? Ale mi serducho bije. Gdybyście mogli to usłyszeć, w sensie poczuć. Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Pewnie śpi. Dobra, dajmy babci spokój. No skoro śpi, nie ma jej co męczyć. No słuchajcie, wyłączam kamerę, posprzątam tu, bo tu jest naprawdę... No co się robi? Znaczy to już mi odpowiecie po czasie. Co mam zrobić? Muszę przygotować mieszkanie, nie? Z czego? No prawdopodobnie, wiecie o co chodzi? Jeśli Angelika jest, by dzisiaj urodziła, to prawdopodobnie moja dzidzia z moją dzidzią będzie tam 2 tygodnie, czyli ja 2 tygodnie będę sam w domu. Jak ja wytrzymam? Co to za czasy? Co, słuchajcie, ja mówiłem Angelice, że gdyby po prostu był zakaz ogólnie, nie wiem dlaczego, bo rząd by tak wymyślił, że jest zakaz wchodzenia do szpitali, to ja bym przemycił się. Ale nie mogę tego zrobić ze względu na to, że jakbym się wbił do szpitala, to narażam innych ludzi. Mówię o sytuacji, jakby nie było żadnego wirusa, nie byłoby żadnej epidemii. To bym się wkradł, chociażby, nie wiem, bym się przebrał za lekarza. No ale teraz niestety nie mogę przedkładać dobra swojego nad dobro innych, nad zdrowie, życie innych. Dobra, niech dzieje się magia, nie? To był tylko clickbait. To był tylko clickbait, jak nie. Mówi Olek. Słuchajcie, nie był clickbait. Nigdy w życiu nie pomyślałbym, już Angelika mówiła to na swoim vlogu, my totalnie nie mieliśmy tych materiałów wstawiać, tak? Wczoraj sobie nagraliśmy, po pierwsze ty mówiłaś... No bo byliśmy pewni, że rodzę, tak? Więc chcieliśmy mieć taką pamiątkę. Tak, ale... chcę powiedzieć, że jak zawsze wyobrażaliśmy sobie, że tak powiem, królewski poród, królewskie przygotowanie, wszystko znika w sekundę. Ja Angelikę namówiłem, mówię, weź ten aparat. Ja nie chciałam grać, nie nagrasz. Ona mówi, dobra, już ciul z tym aparatem. Ja mówię, weź sobie, może nagrasz, może nie. Ja cię nie cisnę o to, ale jakbyś chciała, będzie fajna pamiątka. Zobaczcie, macie materiał, wszystko, że tak powiem, piorun strzela. Nic nie jest, nic nie było tak, jak myśleliśmy, tak? Nie. Ale ostatnio ci powiedziałem, że chyba nie da się przygotować na to. Nie da się. Nie da się naprawdę, już Angelika na pewno wam opowiadała, szła, się stało dużo śmiesznych rzeczy. Tego akurat nie wstawimy, ale mamy zdjęcie na pamiątkę, tak? Bardzo fajne zdjęcie na pamiątkę mamy. No co, no tak jak mówiłaś, nie? Prima aprilis. Prima aprilis. Dla to was jest pierwszy, dla nas, nasza córka nam zrobiła żart. Pierwszy w życiu clickbait, którego nie chciałem zrobić. Ja zostałem sklikbaitowany w tym momencie. Moje dziecko jeszcze nie wyszło, a już mnie sklikbaitowało. No, naprawdę. 1 kwietnia. Szkoda, że w sumie nie, bo fajna data by była, nie? Ja 1 stycznia, ona 1 kwietnia. No, ale no niesamowite. Fajnie, kurde, no. Cieszymy się jednak, że to nie teraz, prawda? Ale troszeczkę byliśmy. Ale jest troszeczkę zajęte. Chcieliśmy już ją zobaczyć wczoraj, nie? Ale dzięki Bogu, że się to udało wszystko. Też wczoraj sobie uświadomiliśmy, że to będzie i tak, jakby wczoraj było, to bym czekał na nas 2 tygodnie. No. Co ja bym tu zrobił? Może sam nie, w domu? Może szybciej. Tak myślisz? No nie wiadomo tak naprawdę, wiesz. Ale jakby tak było? Wiadomo. 2 tygodnie sam w domu. Wakacje myślę. Co by się tutaj działo? Ja bym musiał sprzątać codziennie, tak? Ja bym musiał... Bo nie wiem, kiedy ty... Musiałbym sprzątać, ja od razu spanikowałem, ja nie wiedziałem, co robić wczoraj. Ja wczoraj, gdybyś ty została rodzić, ja wczoraj do dzisiaj do rana bym posprzątał całą chatę. Bo ja mówię, ja nie wiem, kiedy to, co to wygląda, pani sprzątająca miała rano przyjeżdżać. Ja mówię, przecież tu jest taki... Odwołaliśmy, bo są za duże emocje. Ja dzisiaj robię to, co mam robić. Pracuję, odpisuję maile, ale w głowie mam cały czas ciśnienie. Cały czas coś takiego, że... Nie wiem, tyle ile energii wczoraj poszło na to, prawda? Strasznie. Angelika w ogóle rozmawiał z jej mamą, że ty, Aga, wody jej odeszły, a Angelika patrzy na nią, ona ale ty... Ja mówię, czemu ty się śmiejesz? I nie mogłem usłyszeć Agnieszki, co mówiła, bo ona miała paniczny śmiech. Śmiała się po prostu 2 minuty bez przerwy. Ciekawa jestem, jak to będzie za drugim razem, wiesz, bo tutaj już byliśmy pewni na 100%, ja że ja pewny. Rodzę. Ja uważałam, że ja byłam nie. pewna, ja się czułam w 100%, że ja rodzę, naprawdę. Tak się rodzisz. Czułam. Ja mówię, na bank rodzę, jeszcze tak się w życiu nie czułam. Na szczęście nie rodziłam, dzięki Bogu. Także ciekawa jestem, jak będzie faktycznie tam za 2-3 tygodnie. Na pewno już będziemy bardziej przygotowani, nie? Tak. Już mentalnie, już jest inaczej. Jakby ci na przykład za 2 dni to samo cię spotkało. Już wiesz, byłam na tym oddziale, już miałam KTG, już wiem wszystko po kolei, jak to będzie wyglądało, także... No ja totalnie się nie stresuję. Znaczy to... Pff, ja
się stresuję, ty się nie stresujesz. Nie. Także dodajemy te filmy po pierwsze, bo jest prima aprilis, więc uważam, że taki naturalny żart, którego ofiarami my padliśmy, wy musicie paść również. A druga rzecz jest taka, że prawdopodobnie już takich samych emocji nie będzie, nie zobaczymy, nie mam pojęcia, czego się spodziewać drugim razem. Ja już myślę, że będziemy tak spokojni, będziemy jechać. Tak, dlatego warto to wstawić, warto mieć pamiątkę, no i się podzielić również z nami tym, tak? Żegnamy się? Żegnamy się. Dziękuję bardzo za oglądanie. To był bardzo, moim zdaniem, ciekawy vlog, chociaż monotonny. Miało się dużo dziać, nie działo się, ale to dobrze. To na ten moment dobrze. Widzieliście po prostu, co przeżywaliśmy. Byliście z nami, macie w tym samym momencie na kanale Angeliki opublikowała film, w tym samym momencie, w którym ja to zrobiłem. No słuchajcie, Lilula nawet tam wczoraj zawsze ją zamykamy w sypialni, bo ona różne rzeczy potrafi robić w domu. I Lukas zostawił ją, tak byliśmy podekscytowani tą sytuacją, że Lukas zostawił ją w dużym pokoju i jak wrócił, to podobno było... Cały kosz, jak szop prać. Jak szop, tak rozerwała cały kosz. I jak ja już wróciłam do domu, to znalazłam, słuchajcie, u niej w budzie taki kawał mięsa. Schab ze śliwką. Schab ze śliwką, tak, także... Buzi. Myślę, że, myślę, że zdaliśmy test. Tak no, jakby był super. To był taki przygotowawczy poród. Tak. Taka próba, nie? Generalna. Tak. Widzimy się w kolejnych filmach. Nie miało być tego filmu, ale dobrze, że jest. Widzimy się w kolejnych filmach. Niech dzieje się magia. Siema. Tera.